Anno, co mogłabyś opowiedzieć o historii tejże sukni? Z jakiej pochodzi epoki i mniej więcej ile liczy sobie lat? To jest bardzo ciekawy obiekt, na rynku polskim niezwykle unikatowy, ponieważ bardzo mało zachowało się w Polsce ubiorów po naszej polskiej szlachcie, arystokracji. I te zbiory właściwie w całości znajdują się w kolekcjach państwowych. Natomiast ta suknia ze zbiorów prywatnych Damiana Jamiełkowskiego prawdopodobnie pochodzi ze Stanów bądź z prowincji angielskiej z połowy XVIII wieku. Na podstawie tkaniny, z której została uszyta, która jest tej właściwie największą wartością tej sukni, można ją datować na lata 1748-1750. Jest to suknia à la française z taką charakterystyczną fałdą na plecach, co będzie można zobaczyć zarówno na wystawie przedaukcyjnej, jak i na aukcji. Suknia arystokratyczna, niezwykle niewygodna w noszeniu, niezwykle niepraktyczna, co też podkreślało status właśnie osoby noszącej taki ubiór. Ona jest uszyta z jedwabnego adamaszku. Na podstawie jego wzoru i właściwości technicznych możemy przypuszczać, że prawie na pewno jest ta tkanina wynikiem współpracy słynnego producenta luksusowych adamaszków Simonsa Julinsa ze Spitalfields. To była w XVIII wieku angielska stolica jedwabnictwa, wówczas pod Londynem, obecnie jest to dzielnica Londynu. Oraz współpracy właśnie słynnej projektantki tkanin Anny Marie Gartwaite. Możemy to ocenić na podstawie porównania jej projektów, które były precyzyjnie datowane, stąd też możemy tak precyzyjnie ją datować. Co ciekawe, wzór na adamaszku tej sukni ma wysokość raportu, a więc tą wysoką sekwencję wzoru, która się rozwija aż na ponad metr wysokości. To też świadczy o tym, że jest to tkanina z najwyższej półki, jedna z najkosztowniejszych w swoim okresie i wówczas przeznaczona przede wszystkim na obicia ścienne, po to, żeby ten wzór jak najrzadziej powtarzał się właśnie na powierzchni ściany, żeby można go było podziwiać w takiej właśnie swobodnie rozwiniętej kompozycji. I to też nastręczało wielu problemów technicznych przy produkcji, stąd też śmiało możemy powiedzieć, że najlepszy tkacz adamaszków, z którym często współpracowała Gartwaite, właśnie Simon Julins wówczas w Spitalfields, prawdopodobnie jest mistrzem cechowym, który zarządzał produkcją tej tkaniny. Jeżeli chodzi o aukcję tejże sukni, kiedy ona odbędzie się? Czy odbędzie się w tym samym dniu, co suknia Whitney Houston i jaka jest cena wywoławcza? Podobnie jak suknia Whitney Houston, również i ten obiekt pojawi się na aukcji 23 maja o godzinie 19 w Sopockim Domu Aukcyjnym w Warszawie przy Nowym Świecie. I cena wywoławcza również wynosi 60 tysięcy złotych. Myślę, że suknia warta jest tej ceny. Tutaj też robi wrażenie, że mimo swojego wieku ona jest praktycznie jak nowa i być może to w ogóle była suknia ślubna, bądź też na pewno noszona przez młodą kobietę, ponieważ te jasne barwy, zwłaszcza przez młode kobiety, były stosowane i właśnie stan zachowania, cenność, unikatowość tej tkaniny wpływają na tą cenę. Czy ta suknia musi być odpowiednio przechowywana? Bo jednak widzę, że jednak każdy może ją z bliska podziwiać, dotknąć chociażby. Czy jednak nie zagrożona zniszczeniom, nie wiem, na przykład wpływom atmosferycznym? Zdecydowanie tak. Mimo że suknia jest w bardzo dobrym stanie i tutaj nawet te nici spajające, suknia jest oczywiście w całości ręcznie szyta, w tamtych czasach nie było jeszcze maszyn. One nie są nadwątlone, więc suknia się bardzo dobrze trzyma, jest mocna, natomiast noszenie jej bądź stałe wystawianie na działanie promieni słońca, wilgoci może jednak przyspieszyć właśnie proces niszczenia tej tkaniny. No jednak jest to jedwab, który też ulega rozkładowi, ale myślę, że ze względu na stan zachowania może też
nie tylko być przechowywana w szufladzie, ale również czasami wystawiana w jakiś sposób. No myślę, że jest prawdziwym rarytasem dla każdego kolekcjonera. Nie tylko sztuki, ale właśnie zabytków ubioru, zabytków mody. W Polsce podejrzewam, że jest bardzo mało takich sukien w muzeach. Niezbyt wiele się ich zachowało i też powiem szczerze, że muzea mogą też pozazdrościć stanu zachowania tej sukni, bo mamy dużo cennych strojów właśnie z XVIII wieku kobiecych. Może nie tak bardzo dużo jak na Zachodzie, ale one rzadko są naprawdę w tak dobrym stanie. To jest rzecz nietypowa. Nawet nie ma śladów plam od potu, czy też śladów plam na dole spódnicy, co jest bardzo rzadko spotykane. Proszę powiedzieć, do kogo należy ta suknia? Suknia pochodzi z kolekcji prywatnej Damiana Jamiełkowskiego. Mamy tutaj kilka ciekawostek. Po pierwsze, w rękawach sukni znajdują się wszyte wewnątrz, obciągnięte płótnem, metalowe ciężarki, które zdarzają się dosyć rzadko w sukniach tego typu w tej epoce, chociaż czasami występują, ale to też taki pewien ewenement. Chciałam też zwrócić uwagę na kilka detali, które świadczą też o precyzji wykonania, o tym, jak bardzo pracochłonne były te ubiory. Oprócz tego, że były ręcznie szyte, wszystkie brzegi tych riuszek, czyli tych wstążek wycinanych z tej samej tkaniny, z której została uszyta suknia, są wybijane ręcznie specjalną taką metalową kształtką, która nadaje brzegom formę takiej ząbkowanej falbanki, dzięki czemu te krawędzie się nie prują, nie siepią i jest taki właśnie dodatkowy elegancki efekt i wybijane dziureczki, które też nadają lekkości tym wykończeniom. Suknia jest wieloczęściowa, ona się składa ze spódnicy, która na przedzie ma naszyte falbany, riusze. Następnie zakładano bawet do sukni, czyli trójkątną wstawkę, która zasłaniała przód gorsetu. Tej wstawki tutaj nie mamy, ale ona nie była kompletem od sukni. Takie bawety nosiło się zamiennie do różnych kreacji, także suknia w żaden sposób nie jest wybrakowana, po prostu jeden bawet można było stosować do wielu różnych kreacji. Ten bawet przypinano szpilkami do bielizny i dopiero następnie zakładano tą część wierzchnią w takiej płaszczowej formie i również brzegi, jak widać, nie mają żadnych zapięć, one również były przypinane za pomocą szpilek do gorsetu. Także samo założenie tej sukni wymagało dużo pracy tak naprawdę, to było niezwykle czasochłonne i tak naprawdę trudno ubrać się w taki ubiór samodzielnie, a więc ewidentnie też noszenie takiego ubioru właśnie jak roba la française wskazuje na status właścicielki, która była po prostu obsługiwana przez służbę.